Koledzy, witajcie, tu znowu Ryfek, yy, gramy znowu w Super Autopetsy, Boże Święty, szedłem na drzemkę na 20 minut i jestem tu po dwóch godzinach, zaraz jest 18, a ten odcinek nie zdąży dzisiaj wyjść pewnie, mam nadzieję, że wyjdzie. Chciałem kupić nową paczkę zwierząt, ale tam jakieś środki muszę na Steama dodać w ogóle, nie mogę sobie normalnie kupić kartą kredytową, to, to ogardę to następnym razem, można jakiś nowy pakiet zwierząt kupić podobno. I na pewno to zrobię na następny odcinek Ale dzisiaj wracamy do gry I kupujemy, lecimy, mruwa Po śmierci daje coś Ty to jesteś kiepski w ogóle, ciebie to bym nie brał Bierzemy biwera Rolujemy, ile mrów Dobra, mrówę bym zamroził Ryba też jest bardzo dobra na start Też bym zamroził Damy mrówy do tyłu, żeby one ulepszały może biwera I lecimy, koniec tury Mrówa ulepsza 2, plus 2 ataku, plus 1 zdrowia Może być, jak się nazywamy Nieumyte Eee, yy, nogi. Może być, może być. Co to jest za nazwa w ogóle? O jezu, dobra, lecimy. Moje mrówy, kochane na świnie. Yy, Mruwy są spokojne, dużo biją strasznie. I powinny sobie dać radę. Ale mają mało zdrowia. O dobrze, biwera ulepszyło. Super, bo teraz ten konik polny taki lepszy wstaje. No i easy, no i easy. Pierwszy jest za nami. Nie wiem, jak wyglądam. Włosy z tyłu mam o. Zobaczcie jaka ja mam z tyłu, bo spałem przed chwilą, no ja nie wiem, nie wysypiam się tak totalnie, muszę do lekarza iść z tym chyba naprawdę, bo nie wiem, że może się to głupie wydawać, ale ja przez ostatnie dwa tygodnie nie przespałem jednorazowo dłużej jak 5 godzin. I... I to jest masakra po prostu. E, dobra, co my tu robimy? E, konia mnie kupował, Konia dla mnie jest słaby. E, ryba jest spoko do ulepszania naszej ryby. Konik polny jest na dodatek. Ja bym może zrobił taki myk, że e, mrówę jedną bym ulepszył. Kupiłbym na razie konika polnego, e, którego bym dał na sam przód. Zamroziłbym i konika polnego, i rybę. I zostawiamy to. To jest pierwszy tier jednostek. To mnie w ogóle praktycznie nie interesuje. Te mrówy są jeszcze w miarę spoko, bo będę je miał na drugim levelu. Może konika polnego ulepszę. Rybę na pewno chciałbym ulepszyć, bo ona ulepszy mi wszystkich innych. Koniec tury. Jest Gites. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę tak z kadru wychodził, trochę go niżej dałem. Może dam go jeszcze niżej, kamerkę całą. O, o, i będzie Gites. <grystanie> Co tu jest w ogóle za mafia jakaś końska? Co jest grane? O, dobrze, że ja mam. Aha, dobrze, że ja mam konika polnego. Ten koń taki niezamocny jest. Ale czemu nie mają wszyscy ulepszenie takie tymczasowe na obrażenia, Nie mam pojęcia. Ale Easy poszła jak na razie. Kurde, kolejne victory o to chodzi, o to chodzi. Cier yy, drugi odblokowany. No i Dodo. Dodo jest bardzo dobry. Yy, dobra, ulepszyłbym tą mrówkę. Na pewno kupię Dodo. Kamel yy, też jest super. Kamel też jest super. Yy, to co? Ciebie bym sprzedał. Okej okay, może być. Kupiłbym. Yy, Jezu, to nie jest dromader, tylko to jest. jaką się nazywa no? Wielbłąd. Wielbłąd, to jest wielbłąd. Jak on otrzyma obrażenia, zanim ziomuś dostaje plus 1 plus 2. Ehm... Nie za bardzo wiem, jak to na razie ustawić. Zanim ziomuś dostaje plus 1 plus 2. Ja bym zrobił na razie taki takim. Dużo to nie zmieni. Dodo trzeba będzie ulepszyć, bo Dodo na razie będzie słabe. Zmieniamy jak na razie. Kurde, kolejne dodo. Gituwa, A tu nic ciekawego. Sleeping Peel może się przydać nam mrówkę, jeżeli chciałbym ją zabić i ona na stałe zwiększyłaby komuś plus 4, plus 2 statystyki. Jakby to był dodo. Spoko. Sleeping Peela na razie zostawimy. Dobra, to byłoby wszystko. Koniec tury. Lecimy dalej. Nasze niemyte nogi lecą na podbój, na podbój świata zwierzę. Nagrywa się to w ogóle, nagrywa dobrze. Król paszcześników jestem, Wy nie widzicie to jest odbicie lustrzane, ale jestem dzisiaj król paszcześników. Co to jest za połączenie? Już porąbane, oj. Chyba umarłem. Chyba ta. Ale chociaż rybę, no nawet ryby mu nie zdjąłem. Ale syf. Ale tu dostałem w Ciry. Dobra, tu trzeba zacząć yy, ulepszać lepiej, bo, bo będzie zaraz słabo bardzo. E, ryba, ona będzie na pewno super. Kolejne dodo, ok. Zmieniamy tutaj resztę. Pająk Flaming. Yy, Skurde, wszystko takie słabe bym powiedział. Zmieniamy i ja zostawiam te role na potem. To jest ciekawe połączenie. Jak ty otrzymasz obrażenia, będziesz ulepszał za sobą pawia. No, konik polny na, drugi, na trzeci poziom, czy tam na drugi? <laughs> Tylko wydaje mi się, że w konika polnego to w ogóle nie ma sensu ładować statystyk. Ja bym dał na pewno y, dromadera, y, za nim pawia, przed nimi wszystkimi dodo i to byłoby tyle. Konika polnego będę sprzedawał w kolejnej turze. Może nawet już teraz go sprzedam, kupię sobie y, pawia, bo uważam, że to będzie po prostu lepsze. Eee, damy sobie to w ten sposób. Pawia jeszcze będę tutaj ulepszał, a na sam koniec zostanie mrówka, która ulepszy jeszcze mi rybę. Może coś z tego wyjdzie. Eee, chciałbym w kolejnej turze sprzedać coś na pewno, znaczy sprzedać. Chciałbym eee, tą pigułką, zabić mrówkę, bo ona będzie słaba, naprawdę ona mi nie jest potrzebna. Mrówkę zabijemy. Ona najlepiej, jakby ulepszyła dodo, ale jakakolwiek ulepsza będzie spoko. Eee, I rybę chciałbym ulepszyć dopiero, jak będę miał kogoś już w zastępstwo za mrówkę. I będzie. ok I dobra, to byłoby wszystko lecimy dalej. O, jeszcze nie wstałem, o, napiję się wody, ale mam miły kubuś taki z serduszkiem. Zobaczcie dla was serduszko również. Eee, o, no to... Początek walki widzę mocny w moim wykonaniu. Muszę mega, mega szybko. Co jest grane? Muszę mega szybko ulepszyć tego yy, wielbłąda, bo on jak na razie to w ogóle się do niczego nie nadaje. Ale słabo. No, fatalnie idzie. Powiem wam, że tą drużynę mam taką niezamocną. To on jeszcze woła, przywołał. Ale było bliżej niż myślałem. Dobra, 2-2. Ja lecę na late game'a, jak zwykle. Tak się będę tłumaczył. Ym... Ty jesteś niezły. Dobra, no, kogoś tu będę kupował w zastępstwo za mrówkę. Mrówka leci stąd. Najgorszą jednostkę, jaką mogła ulepszyć, a rybę. Najgorszą, jaką się dało. Rybę też chciałem sprzedawać. Eee, żółw, żółw, żółw. Eee, żółw nie jest jakiś wybitny. Żółwia tak naprawdę mogłem kupić, i żółwiowi dać też tą pigułkę, więc na razie go sfrizuję. Przed atakiem zadaj jeden punkt obrażeń przyjacielowi za tobą. To też jest niezłe. Zastanawiam się co jest lepsze, połączenie Słonia z Pawiem czy Słonia z... Wielbłądem. Wydaje mi się, że Słoń z Wielbłądem jest lepszy jak Słoń z Pawiem, na pewno Słonia kupię. Teraz jak słon będzie atakował, Wielbłąd będzie otrzymywał jeden punkt obrażeń i będzie ulepszał Pawia. Nie wiem, to wszystko mi jakoś nie wygląda po prostu. E, zmieniamy dalej to. Na razie ciebie unfreezuje. Okej, okay, w końcu Dodo ulepszony znowu. O to chodzi. Ty po śmierci przywołujesz kurczaka z takim samym atakiem jak to. Z Dodo to jest bardzo dobre połączenie. I fajne nawet połączenie z tym kamerem, zamiast tego pawia. Ten paw też jakiś taki średni jest, szczerze mówiąc. Swiżuje na pewno yy, indyka i tego. Boże, ja zawsze na jego mówię indyk, to nie jest indyk. Swiżuje go sobie. I na razie to byłoby tyle. Rolujemy dalej. Kangur. Gdy przyjaciel przed tobą atakuje, dostaję plus 2 plus 2. To jest nie najgorzej. Ale jak na razie w ogóle nie mam żadnego ulepszenia na, tego, na tą moją przednią. Na ten mój przód naprawdę mega słaby jest. Dodo dwa. E, obrażenia zwiększy. Trzy obrażenia. E, dwóm przyjaciołom z przodu. Okej, okay, ryba z tyłu 7,7. Jak jakiś Winston Churchill z tym e, cylindrem wygląda. <laughs> Jeszcze tylko cygarko po prostu do środka dać i lecimy. Dobra. E, ktoś już ma kupiony skin tutaj na to. Już wygląda to źle. Jest kangur i puff. I dodo, ale dobra. Dodo na pierwszym levelu. Kangur ma małe dosyć statystyki. Dobra. Może coś z tego wyjdzie. Paw tu widzę dużo nie zrobił. Pawy się zabiją między sobą, niestety. I otoś, no tego się bałem. No nie mam już szans tutaj żadnych. Aj ale idzie fatalnie, no. Co te zwierzaki? Nie my te nogi nie dają rady. Yy, dobra. Pawia bym sprzedał. Kul ciaćka bym kupił. Yy... No i zmieniamy to. Wuu! Gdy przed tobą kolega padnie, dostań melon armor i dwa ataku. A jakoś ten słoń też z tym, też kurde jakoś mnie po prostu... Nie nosi to zbyt bardzo mimo wszystko. No dobra, zmieniamy dalej. Whale? Whale, który zjadałby roostera? Nic ciekawego szczerze mówiąc. No, bez sensu, bez sensu. Zmieniamy dalej. Ale tutaj nic nie dostaje moich jednostek. W końcu, w końcu kolejny... Yy, ten, wielbłąd. Koniec tury. Daj przyjacielowi przed tobą plus jeden, plus jeden. Kolejne dodo. Żyrafa i jakieś takie ulepszanie ciągle jednej jednostki. Mi to nawet by grało. Yy, garlic armor na pewno też zostawiam Garlic armor jest super, ja bym go dał na pewno na yy, Wielbłąda Zastanawiam się tylko nad tą żyrafą. Pod koniec tury daj przyjacielowi przed tobą plus jeden plus jeden. I mógłbym chyba najlepiej, jakby, jakbyśmy ulepszali rzeczywiście tego kurczaka. Mógłbym sprzedać wtedy rybę. Najlepiej byłoby kupić jedną rybę, ulepszyć wszystkich, sprzedać tę rybę i, i dać zamiast ryby żyrafę. Na razie ją sfreezuję... Nie, za słaba jest żyrafa. Dobra, kończymy turę, idziemy dalej. Nie wiem, w ogóle nie mam pomysłu dzisiaj na te po prostu zwierzaki, powiem wam, że teraz chyba coś... Nie widzę tego wina. Mam tutaj nadzieję na tego kurczaka, ale... No nie wiem, czy to damy radę. Kurczak 6-3, 7 coś. Ej, ale... O, właśnie, został zraniony. No, mówię, o co chodzi? Czemu on nie zwiększa statystyk? Co to jest za w ogóle konik polny? Dobra, dwa kurczaki, siedem obrażeń, ale cała reszta już nie na rady tutaj. A tu jest jeden tylko kurczak, no tak, on przywołuje tylko jednego kurczaka, dwa kurczaki to by były na kolejnym poziomie, ale to fatalnie wszystko idzie. Game over, już? O Jezu, dobra, no to jeszcze raz gramy, bo bo po prostu tutaj <ścoughs> jestem zniszczony, zanihilowany. Dobra, biwera kupujemy, tu widzę początek identyczny. Kupmy Wydrę, która ulepszy... ...murówkę. No, lepiej chyba. Yy, wydrę na sam, na sam początek, żeby się wywaliła. Koniec tury. Może jakoś inaczej się teraz będziemy nazywali. Wtedy byliśmy Nogi, teraz będziemy Stopy, już widzę. Yy, takie... Yy, Saspisze, zboże. Przecież to wiem, jak to, co to znaczy po angielsku. Tylko weź to przetłumacz. Takie podejrzane. Podejrzane Stopy. Niech będzie. Dobra. Yy, co, on kupił miodek? Miodek w pierwszej turze to się chyba nie opłaca. Znaczy, dużo przeciwników tutaj będzie miał. I wyjdziemy na remis, rzeczywiście. Uu. To mi się opłacało, ok. Ale remis nie tracimy zdrowia, więc to jest najważniejsze. Bylebyśmy byśmy zdrowia nie tracili. Kolejna mrówa. Eee, na razie się nie opłaca za bardzo ogarnia w ten sposób. Kupiłbym kaczkę. Zmieniłbym co tu jest. Konia, nie przepadam za koniem, powiem wam, że naprawdę nie przepadam za koniem, ja bym kupił kolejną kaczkę Jak się coś dobrego trafi w kolejnej turze w sklepie, sprzedam obie te kaczki i jednostki w sklepie dostaną plus 2, plus 2 Po kolejnej turze wydaje mi się, że będziemy już mieli tier drugi zwierzaków odblokowany i to mnie interesuje no bo te kaczki rzeczywiście 1 2 to one są takie nie najlepsze. Ja bym wszystko dał tutaj naprzód. Wszystkie 1 2 naprzód. E, mrówkę z biwerem na sam koniec, żeby one po prostu tutaj cisnęły. Kończymy tę turę. Nie wygląda to najlepiej, ale mówię, to jest to są pierwsze tierowe jednostki. Tu nie ma tak naprawdę dobrych jednostek. Konik polny to jest chyba rzeczywiście jedna z tych lepszych. E, dobra, tu się nic nie stało. E, tracimy dwie jednostki. Co ty ulepszysz? Konika polnego? Nie najlepiej. Na pewno to przegram. Nie mam możliwości, żebym tego wygrał. Żadnej. Naprawdę, to jest przegrano od samego początku. No ale okej. Okay. Z tym się liczyłem w tej turze. Kupiłem dwie beznadziejne kaczki. I tier drugi mamy odblokowany. Jest Pająk. Kurde, ten łabędź ma strasznie dobre statystyki. 3-4. Na początku będziemy dostawali jeden golda więcej. Ja bym tego łabędzia poleciał. Hedgehog. Nic, nic ciekawego. Dobra, sfrizowałbym ciebie, Zmieniłbym was. I jeszcze raz. Ale słaba. Co to jest Jezu? Ale wszystko beznadziejne. Zróbmy kaczkę. Owca też nie, po, nie powala, szczerze mówiąc. Jakbym teraz sprzedał kaczkę, dodałbym 2 plus 2 plus 2 tym jednostkom. I serio one jakoś nie powalają. Mógłbym kupić sobie jak na razie po prostu owce. Jest po prostu mocna i tyle. Sprzedałbym na pewno Wydrę, kupiłbym zamiast tego yy, Łabędzia i to tyle, tak naprawdę. Statystyki sobie bardzo ulepszyliśmy w tych naszych jednostkach, ale no nadal one jakoś nie powalają. Słabe są te jednostki, naprawdę słabe. Jakoś dzisiaj tego nie czuję, powiem wam, jakoś dziś po prostu te jednostki... O, dobra, on też ma słaby team. Dobra, z nim powinienem sobie dać rady. Chociaż, o Jezu, to ma dużo ataku strasznie. Dwie moje jednostki już na starcie zdjęło. Okej, okay, ale teraz ja mam dwie owce, które zdejmują mu pająka i mam nadzieję, że jeszcze tą drugą jednostkę. No, na, na luzie, dobra. Może to wygram. Na pewno to wygram. Remis. Remis. Uff, dobra, ale było blisko, dobra. Mam jedną przegraną i za dwa czy trzy remisy. Jest średnio. E, trochę więcej golda mamy. Pająk, pies, nic ciekawego. Czy ja chcę grać na przywołańce nie za bardzo. Bardzo słabe te jednostki jak na razie. Mega słabe te jednostki. Kompletnie nic. Aż mi przykro się robi, ile tracę pieniędzy. Dodo, jest dodo. Ok, dodo jest super. Przedajemy bivera. Kupujemy dodo na przyszłość. Dodo, kogo ty możesz ulepszyć? Pawia, żeby bił trochę więcej. Ale ogólnie jestem mega niezadowolony. Naprawdę, są bardzo słabe te jednostki moje. Kolejny Paw, zostawię go sobie. Fatalnie, fatalnie to wygląda, naprawdę. Czekam na jakieś dobre jednostki, ale chyba po prostu powinienem się pogodzić z tym, że na tierze jeden i drugim nie ma dobrych jednostek. Chociaż paw jakby się trafił, to na pewno bym go wziął. I szkoda, że rzeczywiście żaden paw się nie trafił. Dobra, tutaj mamy flaminga. Na Flaminga nigdy nie grałem, ale mi się też nie wydaje z jakąś mocną jednostką, szczerze mówiąc. Bardzo mocne ma te jednostki ten raz ten przeciwnik i na pewno sobie z nim nie dam rady. Mruwa sama została. Dlaczego sama mrówa została? Za mrówą powinien ktoś być jeszcze chyba. Bo mrówa tak to nikogo nie ulepsza po śmierci. To jest bez sensu ustawienie, jeżeli tak dałem mrówę na sam koniec. Ale tak, dałem mrówę na sam koniec. To jestem głupi, dobra. No i w końcu mamy dobre jednostki: żyrafa i yy, ty. Na pewno robię taki myk, ale to najpierw bym się pozbył tutaj jednostek. Dobra, sprzedajemy kaczkę. Ok, nie będę chciał mieć tego. Sprzedam nawet łabędzia. Żeby zagwarantować sobie zwiększone obrażenia na dodo. Koniecznie. I mamy jedną jednostkę jak na razie. O, grubo, dobra, żyrafa. Giraffe. Co? A jaki dźwięk wydaje żyrafa? Giraffe. Na pewno nie taki. Kupię jeszcze raz łabędzia. Albo nie. Rolujemy. O i wół. I lepiej. Mmm. Rolujemy jeszcze raz. Królik nie jest dobry. Królika nawet bym nie chciał, ale muszę coś kupić. Eee, kupię w takim wypadku kraba, którego sprzedam po prostu w kolejnej turze i tyle. Eee, początek walki: kopił zdrowie od przyjaciela przed tobą. Najwięcej zdrowia ma. Jezu, jakie wy macie? nieco statystyki. Wielbon ma 4,7. Po otrzymaniu obrażeń ulepsza kogoś za tobą. Najlepiej, jakbyś ulepszał Woła. Żyrafa pod koniec tury zwiększa statystyki wołowi. Eee, no doda na razie nikogo nie ulepsza, ale mam nadzieję, że się przyda w przyszłości. Kończymy tę turę. Aha, bo ty go ulepsza pod koniec tury tak na stałe po prostu między walkami. To źle zrozumiałem. To Żyrafa jest niezła. O Jezus, jaki mocny jestem ten pająk. Dzięki Bogu Wu będzie miał Melon Armor. O, ale się trafił. Wow! Akurat żółw musiał się trafić. Losowa jednostka mogła się trafić. I akurat się trafił żółw, który również dał Melon Armor. Ale dobra, oni się zabijają nawzajem, więc tyle dobrego. Żyrafa? O, tu ładnie ulepszy tego. tę rybę. E, ryba mnie tu zabije. No i kolejna przegrana. Ile mam zdrowia? Jeden? Jeden zdrowia mam. Ja cię kręcę, ale fatalnie idzie. Garlic Armor. Koniecznie na ciebie idzie. Ciebie trzeba sprzedać. Bo jesteś bardzo słabym zwierzakiem. Słonia kupować raczej nie będę. Okej. Okay. Bardziej bym ciebie chciał ulepszyć na pewno. Woła kolejnego na razie sfrizuje. Nie ma nic do kupienia tutaj praktycznie. Garli, kolejny frizuje. Woła kupię, ale nie złączę. Potrzebuję dwóch wołów w tym momencie. Potrzebuję pięć jednostek po prostu, bo to jest moja jedyna szansa na przetrwanie w tym momencie. Żrafa znowu ulepszy woła, więc to jest akurat bardzo dobre. Dodo da zwiększone obrażenia temu wołowi. On też będzie miał Elon Armor. Ten już ma Garlic Armor, więc mam nadzieję, że się trochę, trochę dłużej utrzyma. Oby teraz było trochę lepiej, bo nie wygląda to dobrze. Dobra, kto tu się trafi? Mruwa Dodo na pierwszym levelu. Pingwin. Nie wydawałem się jacyś tacy mega mocni, szczerze mu. Nie, czemu tego ulepszyło? Chyba bym przeżył. Dobra, W tutaj ciśnie. I będzie cisnął. Do końca. Okej. Okay. Okej, okay. to poszło mega easy. To poszło mega easy. Nawet woła z tyłu bym nie musiał kupować. W końcu pierwszy win. Tak jest. Mm, co tu dostaniemy? Level drugi, level trzeci dostałem plus jeden, plus jeden, ale ja mam bardzo mało takich jednostek. Jeżeli żadnej, nie mam <noise> takich jednostki, dobra. Ym, woła ulepszamy. Garlic armor, armor na kogo leci? O jezu, prawie wszystkie myszy kliknąłem, chciałem anulować, nie chciałem tego kupić na żyrafę. Ale bez sens w ogóle. Nie chciałem teraz kupować Garlic Armora. Ojo. Warm. Gdy zje jedzenie ze sklepu, daj mu plus jeden, plus jeden. Mam dwa Wormy już. Ja ją udawał non stop żarcie. Nigdy na to nie grałem, spróbuję. Ale nie wydaje mi się, że to jakieś mega mocne, szczerze mówiąc. Yy, dobra, rolujemy. Dobre jedzenie jest dla niego. Sfryzuję. Najlepiej byłoby go ulepszyć teraz na drugi level, bo wtedy pewnie mu będzie dawało plus 2, plus 2. I wtedy rzeczywiście się go opłaca karmić. Bo wtedy za taką głupią gruszkę, za 3 golda jemu zwiększam statystyki o 4-4 I to już jest coś. Eee, dobra. Wszystko. Dodo na razie też taki trochę kiepskawy. Ja nie wiem, czy tego Dodo nie zmienię w przyszłości. W tu na razie ciśnie z tym rzeczywiście wielbłądem. Wielbłąda byśmy ulepszyli na kolejny poziom. Mega mało nam brakuje, żeby ulepszyć i woła, i e, wielbłąda na kolejny poziom. Bardzo liczę na te dwie jednostki. Na razie to by było wszystko. 5-8 w. Naprawdę ten W już tutaj fajnie wygląda. Z drugiej strony, też chciałbym chyba wielbłąda ulepszać może trochę bardziej. Żyrafa 6-5. Ten Dodot dla na, na żyrafy naprawdę taki kiepskawy jest trochę. Okej, okay, pszczół tutaj jeden uderzał, Wół cały czas tutaj będzie mega ulepszony. Melon Armor zablokuje zwiększone obrażenia z mięsa. Luźno. I on ma 9-12. Więc nawet przetrzyma tego pająka 6-6. Tu się trafi 2-2. O. Co tu się stało w ogóle? Ale dobra, on też to przetrzyma i zabije jeszcze tę rybę. Dobra, gites, gites. Na luzaku, wygrywamy to Easy Uuu, dobra, ale było Powiem wam, że Odbijamy się, ale powoli Bardzo powoli yy, Garlic Armor Kurde, dobry jest Garlic Armor Swizuję No i czekam czegoś, szukam czegoś lepszego Dobra, jest kolejny poziom tego Indyk, uuu Indyk Ale nikogo nie przywołuję, więc bez sensu ten Indyk czy lecę w dodo czy nie? Ja bym nie leciał dzisiaj w dodo. Ja bym sprzedał dodo. Kupiłbym delfina. Na początku walki zadaj 5 punktów obrażeń najsłabszemu przeciwnikowi. Dobra, zmieniamy. Kurde, no nadal. Ja nie chcę kupować ulepszeń na tego robaka. Bez ulepszenia go na drugi poziom. Wydaje mi się, że to jest bez sensu. Dobra, jest robak na kolejny poziom. O to chodziło. Kupimy mu garlic armor. Kupimy mu. Yy... Gruszkę i tyle A teraz szukam ulepszeń na inne jednostki Kolejny dodo byśmy mieli już go na drugim, ale dobra, mówi się trudno Koniec tury Ulepszamy cały czas woła? Czy ulepszam jednak wielbłąda? Woła W sensie, wolałbym, żeby Żyrafa ulepszała wielbłąda Ale wolałbym, żeby wielbłąd ulepszał woła O, tak może to wytłumaczę Dobra, kończymy tę turę, lecimy dalej Wół cały czas ulepszany, naprawdę jest fajny 6-9. No i nice. Dwie jednostki mam takie. O to chodzi. Kogo tutaj zabiję? Zabije ciebie. Nie wiem, czy to miało sens. Nie za bardzo, szczerze mówiąc. Dobra. W nieźle ulepszony. Skunks ma melon armor też. Ale W tu jemu ściśnie i zabije... Nie, nie zabiję go, on ma garlic armor. Okej, okay. ale wygrywamy to, wygrywamy to. Jest okej. Okay. Ja tutaj nadzieję naprawdę w tym robaku pokładam, powiem wam, że chyba nie wiem, czy jest sens. Um, ulepszamy robaka. I tak, on dostaje plus 2, plus 2. Uuu eee, Chyba bym zagrał na tego smoka. Tylko wtedy na robaka nie ma sensu granie. No sprzedajemy delfina, kupujemy smoka sprzedaję robaka co, jaki dźwięk i teraz kupując jakąkolwiek jednostkę pierwszego tieru wszystkie moje zwierzęta dostałem plus 1, plus jeden czyli za trzy zwiększam sobie raz, dwa, trzy, cztery, 4, cztery, cztery statystyki super eee, roluje nie ma tieru 1. zostawiamy tier 1. Zostawiamy tier 1, zostawiamy tier 1 I jest spoko Dobra, trzeba przetrwać tą jedną turę I ten smok mnie może naprawdę ostro wykorować Na niego też bym dał garlic armor eee, To mogę na razie unfreezować, nie będę kupował raczej tej gruszki Koniec tury, bardzo muszę, muszę wygrać tę turę Jak tę turę wygram, naprawdę możemy tu się ładnie rozkręcić Czemu ty jesteś taki mocny? Nie wygram tej tury. Nie, ten dodo tutaj. Nie ma szans. Nie wygram tego. Ta dymka mnie zniszczy tutaj. Chyba, że. Mam ją na strzała. Uu, dobra, chyba wygram. Nie, nie wygram. Nie, ostatnie zdrowie! Ale słabo. Ale tu już miałem kombo chore. Ale bym już cisnął z tym smokiem. No, z tym smokiem byłbym niezniszczalny. Bo jest 17.35. I ten odcinek w życiu nie wyjdzie na 18. Dobra, to gramy jeszcze jedno podejście. Ale ten smok by cisnął. Na pewno kupuję kaczkę. Yy, na pewno kupuję ciebie. I ciebie bym kupił. Ciebie bym zatrzymał, ciebie bym zatrzymał. Chociaż ciebie nie. Yy, kończymy turę. Jak się możemy nazwać? Yy, klejące się. Eee, głowy, niech będzie, klejące się głowy, dzisiaj na części ciała lecimy. Ale mi szkoda tego smoka! No, ale bym cisnął tam z tym smokiem. Ale zostałem oszukany w ogóle. Tak nie powinno być. Dobra, wy to się zabijacie nawzajem. Murwa potem zabija. prawie wszystko, dobra. Remis chyba będzie, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, remis będziemy mieli tutaj. Okej, okay. okej, okay. nic się nie stało. Tu może troszkę bardziej pójdę na ten illi, żeby rzeczywiście na początku tak zdrowia nie tracić, żeby potem móc robić kombo. Ryba jest super, Bober jest super. Eee, ciebie sprzedam, kupuję kolejnego Bobera. Wszystko takie słabe tu jest trochę. I to już jest coś. Dobra, mamy dwie ryby, czyli możemy ulepszyć sobie wszystkie nasze jednostki o plus jeden plus jeden. Nie ustawiałem w ogóle tych yy, jednostek jakoś inaczej. Mam nadzieję, że jest ok. Też masz dwa bobery. Statystyki mamy praktycznie identyczne, ale ja mam lepiej, w lepszej kolejności rozmieszczone te jednostki, chyba. Nie, wyjdzie remis. Znowu remis, dobra! Kolejny remis nic złego nie oznacza. Nadal mamy ...max zdrowia, i to się liczy. Tier drugi odblokowany. Sleeping Peel, bez sensu jest Sleeping Peel tutaj. Ryba. Bardzo nie chcę ulepszać tych jednostek. Kurde, tą rybą. To jest tak bez sensu. No, to jest tak bez sensu. Dodo, ok, To już jest coś lepszego. Sprzedajmy to. Kupmy Dodo ulepszone. Sprzedam jednego biwera. Kupię na razie rybę tu. Roluję. I to by było wszystko. Te rybę najlepiej byłoby ulepszyć, jakbym oprócz Dodo miał kogoś na trzecim tierze. Tier trzeci to są zwierzaki, które się zaczynają robić naprawdę fajne. Dobra, no Dodo nie chce ulepszyć tam konika polnego. Bubr zostaje na koniec. Na razie idziemy tylko na statystyki. Żadnych umiejętności praktycznie fajnych nie mamy. Więc tutaj na, na nic specjalnego jakoś nie liczę. O kurde, paw już z obrażeniami zwiększonymi. Ale to jest obrzydliwe, jak tak można grać. Masakra. <laughs> Trudny ten paw będzie do zabicia. Albo i nie. Dobra. Remis. Boże, same remisy, potrójny remis! Co tu się dzieje dzisiaj w ogóle? Dobra, potrójny remis mnie satysfakcjonuje cały czas. Pies. Na przywołańce tutaj raczej nie będę grał, mi się wydaje, z dodo. Ale lepszy pies. niż nic. Kupmy na razie tego psa. To za jeden, jeżeli dobrze rozumiem, nic mi nie da, dobra. Zmieniamy. Jest PAW, ok. I to już jest fajna jednostka na drugim tierze, którą można ulepszyć. Sprzedajmy Ciebie. Kupmy pawia. Dodo sfrizuje. I wydaje mi się, że tu już by się opłacało bardziej ulepszyć. No. Albo nie. Jeszcze zaczekam z tym ulepszeniem. Psa bym raczej zamienił na coś innego. Dodo będzie mi ulepszał Pawia. Paw to jest przodu. Garlicarmo na niego będzie konieczny i zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, nic tu na razie nie widzę. Kolejny dodo. Uuu, No to dodo na kolejny poziom. Potem no To już jest coś. Dobra. Kończymy tę turę. Pies 4-3. Raczej na tego psa grać nie będę. Raczej bym pod tego Pawia tutaj poleciał, rzeczywiście. Ten Paw wydaje mi się, że może tutaj fajnie cisnąć. Paw, zanim jakaś, nie wiem, żyrafa. Coś w tym stylu. Coś, co by mu zwiększyło zdrowie. Jak najbardziej się tylko da. To zdrowie na tym pariu rzeczywiście jest najważniejsze, po prostu. Dobra, ty tracisz Melon Armor na najsłabszej naszej jednostce, więc dobrze. Który z tobą wygrywa. O, ale ty masz zdrowia dużo. Remis! Znowu remis! Co jest grane z tymi remisami? Masakra. Żadnego mina jeszcze nie mam. Ja nie wiem, jak to zrobić 10 minut. Co tu bym musiał mieć za chore kombo, żeby zrobić 10 minut. Dobra, Garlic Armor na Pawia. E, tego jestem pewien. E, ulepszenie do, do tego też jestem pewien. Jaki beznadziejny w ogóle. O jezu, fatalna jednostka. No nie wygląda jakoś specjalnie dobrze ta tatura. Ciebie na pewno trzeba przesunąć tutaj. Ciebie bym dał do tyłu. Mam nadzieję, że ryba zabije największego przeciwnika u nich, a potem paw się będzie po prostu ładował yy, yy, tą swoją umiejętnością, że będzie sobie zwiększał obrażenia o dwa. Kończymy tę turę. Nadal mi się pies nie podoba. I nadal nie chciałbym złączyć ryby, dopóki bym psa nie zamienił na coś innego. Uuu, kangur. No i pada nam tutaj... Dobra, nie, nie pada. Nie pada nam jeszcze paw. Ale kangura też nie zabijam. To już chyba przegram. To na pewno przegram. Nie no, tam jest, jest 713. Że nie jak gram na psy, to każdy też inny ma gra na psy. Jakoś często są te same zwierzaki, jakie ja mam. Jest wół. No i wół jest zdecydowanie ciekawszy od psa. Wolałbym coś innego też. Ale no niech będzie, weźmy woła Ulepszmy te jednostki Rooster, 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 też niezły jesteś Na razie niech będzie tak Zmieńmy to Garlic armor Sfrizuje, bo mi się zawsze na pewno przyda w którymś momencie garlic armor, ale nie na razie, no na razie nie. Nie, jestem znowu zadowolony z tej drużyny, jakoś coś mi tu po prostu nie gra. E, Okej, okay, kolejny paw w końcu, kolejny W też spoko. E, kolejna ryba raczej już mnie nie obchodzi, sądzę, że ryby na kolejny level ulepszać nie będę. Chociaż może. Potrzebuję kogoś, kto mi po prostu będzie ulepszał pawia. Bo ten paw po prostu nie wytrzyma. On ma za mało zdrowia. Ale no, zaryzykuję to. Dobra, koniec tury. Paw na drugim levelu to już naprawdę będzie coś. Paw na trzecim levelu to tylko, żebym miał najwięcej zdrowia i nic więcej. Boże, co to jest w ogóle? Cztery rzeki tylko? Dziwnie bardzo, ale niesamowicie mocny jest ten. O jezu, ale co to jest za załawąć? Porąbało kogoś. 9, 10, dodo masa przeciwników, ma po prostu Mało zwierząt, Mało umiejętności, ale jakieś chore statystyki. Skąd oni mają takie statystyki na tych zwierzakach? Dobra, tier czwarty odblokowany. Skunk, nic ciekawego. Nie no, ten rooster. Nie widzę jakoś tego roostera. Dobra, mamy delfina. Kolejny dodo. Czy delfin będzie lepszy od rustera? Wydaje mi się, że takie ułożenie na przodzie. I tutaj jakiś delfin byłby lepszy. I to zdecydowanie, więc sobie to sfrizuję Na razie zostawię, zostawię ym, takie ułożenie. Żebyśmy mieli rustera 8-3, który przywołuje potem znowu 8-1 małego. No i liczę, że potem jakoś wytrzyma ten paw. Dobra. Yy, kończymy turę. Sleeping peel byłby nie najgorszy. Sleeping peelem mógłbym zabić wtedy tego kurczaka i ulepszyć sobie na stałe. Woła. O Jezu, co się stało? Nawet nie widziałem jaki miał początek tutaj przeciwnik. O nie! Ale połączenie na kangura. Oj, oj oj ten kangur zaboli. Oj, ten kangur mnie zniszczy chyba. I jeszcze on ma melon armor. I on ma wszystkich na strzała tutaj. Nie, nie wygram z tym kangurem. Było blisko, było blisko. Zostałem mu 2 HP i teraz ta ryba. No, zabiłaby dodo, ale no kurde, co to jest za połączenie? Czemu ja nic nie dostaję? Ale syf. Małpa jest zdecydowanie lepsza. Dobra, ciebie sprzedajemy. Małpa będzie mi ulepszała teraz, pawia. Zrobimy taki myk. Ulepszamy dodo. Rybę wywalam, bo jest beznadziejna. Delfin za rybę. Żyrafa. Żyrafa. Żyrafa by mi ciągle zwiększała statystyki pawia. Tylko musiałbym ją dać zamiast woła. Dobra, ja idę mega na tego pawia. Naprawdę, sprzedaję ciebie. Dajemy Żyrafę dodo w ten sposób, żeby ulepszył jeszcze pawia. O, będzie... będzie ostro. Będzie ostro. Gruchę bym zostawił, gruszkę bym też dał od razu na Pawia. Kończymy turę. Paw 5-9, 6-10. Tak naprawdę 12-10. Nie ma problemu z obrażeniami Pawia, Paw ma mnóstwo obrażeń. Jest problem jedynie z jego zdrowiem. Yy, koniec tury. Otrzymaj plus 2 ataku i plus 2 zdrowia, jeżeli jest minimum jeden przyjaciel z trzeciego levela. Kurde, co to jest w ogóle? Dobra. 14-12, Kangur jeszcze raz ulepszony. Nie, ja znowu padam. Ale dzisiaj jest fatalny odcinek. Wszystko po prostu przegrałem, co się dało. Wszystko, co się dało, przegrałem. Ile miałem? Dwa albo 3 winy to był maks dzisiaj. Ale kaszana, ale przynajmniej mam 105 punktów, mogę sobie kupić nowe czapeczki. Masakra, poszło fatalnie dzisiaj. Ostatnio taki win, a dzisiaj nic po prostu nie idzie. Nic. Ale zwalę winę na RNG i to jest wina gry, nie moja. <laughs> nieważne. Mamy całe 13 minut, żeby ten odcinek się wrzucił na kanał. Mam nadzieję, że się wrzuci. Wam życzę więcej szczęścia, kochani, w Super Auto Pace, jak będziecie sobie grali. Na kolejny odcinek kupię tę paczkę innych zwierząt, pogramy sobie nowymi zwierzakami. Może coś tam ciekawego się uda ogarnąć. A wam dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w kolejnym za dwa dni. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!